startujemy z karuzelą krosów oszyszowskich o godzinie 9:30. Są to biegi szkół podstawowych, Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych, ponadpodstawowych, półmaraton, bieg Opel 5 km oraz biegi nasze, które cieszą się największą popularnością, biegi naszych przedszkolaczków. W ramach krosów są organizowane Mistrzostwa Powiatu, także szkół podstawowych i średnich. Myślę, że obsada będzie, a to wszystko zależy też od wychowawców, prowadzących, no i zainteresowania samej młodzieży. No, impreza, mówię, będzie trwała gdzieś 3-4 godziny. Mam nadzieję, że pogoda nam pięknie dopisze, także wszystkich mieszkańców okolic Oszczeszowa i mieszkańców Oszczeszowa serdecznie zapraszamy na Stadion Miejski przy ulicy Kąpielowej 5, gdzie będzie fajna impreza, można się dotlenić po tej długiej zimie, dopingować swoich bliskich, no i skorzystać z naszych atrakcji. Głównym takim punktem będzie ten półmaraton. Tak, półmaraton jest biegiem właśnie, który jest w klasyfikacji Grand Prix Wielkopolski. Do tej pory mamy zapisanych ponad 300 uczestników. Z roku na rok nam tutaj chętnych przybywa. Jest to trasa atestowana, która jest doskonale już wytrawnym biegaczom znana. Nie zmienialiśmy jej od kilku lat, tylko po prostu odnowiliśmy w ubiegłym roku certyfikaty, atesty na nią. Wyrabiamy sobie markę, coraz więcej osób zaczyna biegać, a szczególnie cieszy nas frekwencja wśród naszej młodzieży. Tutaj chodzi o przedszkolaczków, najmłodszą grupę, bo jest bardzo liczna. Jak i cieszy mnie to, że bardzo dużo osób spoza Oszczeszowa, z Polski, z zagranicy przyjeżdża i uczestniczy w biegu Open czy półmaratonie. Dziękuję i życzę udanej imprezy. Dziękuję, jeszcze raz serdecznie zapraszamy na Kros Oszczeszowski, godzina 9:30, Stadion Miejski.